takiego wyniku się spodziewaliśmy po wygranym meczu z Chojnicami. Liczyłem, że dzisiaj zespół dobrze zareaguje i przeciwstawi mi się odzie to pole. Niestety odrabiała zdecydowanie przez nasze błędy w defensywie. Do tego meczu straciliśmy 3 bramki, a dzisiaj 3 bramki w jednym meczu. Niepokojące jest to, że tak łatwo to zwycięstwo przyszło od drużyny gospodarzy, bo te sytuacje były sprowokowane przez moich zawodników. Na pewno musimy to przełknąć, tą porażkę. Ja się nie spodziewałem takiej gry mojej drużyny, ale ja za to odpowiadam. Mamy przerwę, musimy się przygotować do następnych meczów, bo to dopiero parę kolejek, a jeszcze sporo meczów przed nami. Dziękuję. W pierwszej połowie szczególnie zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie, kontrolowaliśmy ten mecz. Oczywiście później czerwona kartka zaważyła na tym, jak taktycznie ten mecz się ułożył, ale myślę, że do czerwonej kartki również dominowaliśmy. Moi piłkarze w końcu skoncentrowali się na tym, co jest istotne, czyli w podaniu, na przyjęciu, to też fundament w piłce i przez to udało nam się skontrolować to spotkanie. Cieszy mnie ładne bramki. Cieszy mnie postawa skrzydłowych, które w końcu wrócili na dobre tory, bo myślę, że duża ich zasługa w tym kreowaniu tych ofensywnych akcji, ale myślę, że każdy z tych chłopaków był Iwan, Mateusz Czyżycki, 2 szóstki, obrońcy na 0, więc trzeba być zadowolony z całego zespołu, również z tych, którzy weszli na boisko. Też to dobry wynik, bo mamy teraz 2 tygodnie przerwy z racji na przygotowanie reprezentacji i nasze powołania. Więc optymistycznie patrzymy w przyszłość, bo później zaczyna się maraton, będziemy grali co 3 dni i musimy to 2 tygodnie dobrze spożytkować. Udało się w końcu przełamać tę porażkę, ten remis z Puszczą ostatnio dodał trochę skrzydeł, tak mentalnie? Myślę, że nie dał skrzydeł, natomiast przywrócił wiarę, ja bym tak powiedział. Jednak to jest praca z ludźmi i możesz dobrze grać. Podobne były fragmenty w tych meczach, w których przegrywaliśmy niezłe, ale przegrywaliśmy. I to gdzieś bardzo ciążyło na tych chłopakach i pomimo tej bardzo dobrej postawy na treningach, naprawdę dobrej jakości, to nie przekładaliśmy tego na mecz. W związku z czym ten mecz z Puszczą był trochę na punkty zagrany, był brzydki, nie był dla kibiców, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale był nam potrzebny, żeby zagrać dobre spotkanie z chłopakami. No i taktycznie też dzisiaj to spotkanie. No, rozegraliśmy trochę inaczej ten mecz, chcieliśmy zaskoczyć przeciwnika i nie wiem, czy nam się udało, to pewnie pan ten Miciński powie, natomiast myślę, że nam to funkcjonowało. Tak, szczególnie najtrudniejszy element, jakim jest atak pozycyjny. Momentami naprawdę dobrze funkcjonuje. To teraz, tak jak pan trener powiedział, chwila przerwy i potem mecz u siebie z Termaliką. Taki niepewny remat. Wszyscy dzisiaj wszystkim mogą wydać ten. My musimy się dobrze przygotować. Ale później jest mecz z Termaliką, za 3 dni gramy już z Katowicami, później znowu gramy i gramy puchar, więc tych meczów będzie bardzo dużo, mało czasu na trenowanie. W przerwie planujemy zagrać sparing, nie chcę mówić o przeciwniku, bo cały czas gdzieś tam rozmawiamy. Już byliśmy dogadani, coś się nie udało, ale myślę, że zagramy naprawdę dobrym przeciwnikiem. Więc też to będzie taki etap przygotowań do tego maratonu, kilku gier, bo to nie tylko mecz z Termaliką, ale i kolejne są bardzo ważne.